Jednej setnej sekundy zabrakło co prawda do rekordu Polski, ale ty już dostrzegłeś tutaj, rekordu życiowego, ale ty już dostrzegłeś, co tu się zadziało i gdzie można poprawić ten rezultat. Tak, zgadza się. No zahaczyłem chyba 2 albo 3 płotki, także naprawdę spowoliło mnie to. Czułem, nadal zresztą czuję w ból na stopie, bo zahaczyłem to stopą, nawet nie kostką. Także naprawdę, gdybym nie zahaczył tych 3 dwóch płotków, no byłaby dzisiaj życiówka. No czułem ten bieg, czułem o wiele bardziej niż bieg wcześniejszy, a różniły się tylko 1/100, o dziwo. Także naprawdę dzisiaj jest szybka ta bieżnia, co pokazują też wyniki osób, które są na pierwszym i drugim miejscu w tej stawce. Czy to też wynik tego, że czujesz się pewnie, bo widać to, to znakomity kolejny meeting w twoim wykonaniu. Po raz trzeci miejsce zajmujesz, wygrałeś w Düsseldorfie. Czy to też efekt tego, że czujesz się pewniej po ubiegłorocznych mistrzostwach świata w Belgradzie, gdzie znalazłeś się w finałowej stawce? Tak, na pewno to miało wpływ. Wszystko działa na moje doświadczenie. Teraz obecnie nie czuję żadnego strachu biegać z najlepszymi. Wręcz mnie to motywuje i napędza do lepszych wyników. Tak jak mogę ich ścigać, mogę czuć ich ramię obok siebie i czuć, że mnie wyprzedzają, mogę przyspieszyć podświadomie. Także nie ma nic z tym złego. Jestem szczęśliwy, że mogę z taką stawką biegać i cieszę się, że w tym roku na Kopernikusie taka stawka tu jest. Bardzo dziękuję i gratuluję. Dziękuję bardzo.